Witam serdecznie na kanale Witarot. Osoby spod znaku Panny. Cześć kochani, im się kłania. To czytanie jest na miesiąc kwiecień 2024 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonować, ok? Zaczniemy od wyroczni. Zobaczymy, co wyrocznia będzie chciała powiedzieć Wam, moi drodzy, na miesiąc kwiecień. Co tutaj dla Panny? Obserwator. Obserwator. Będziesz obserwatorem, albo już jesteś obserwatorem jakiejś sytuacji. Zobaczę, o co konkretnie chodzi. Karta 49. Ważna jest perspektywa, obiektywność, neutralna obserwacja z daleka. Większość ludzi patrzy na świat przez własne okulary. Ściśle identyfikują się ze swoimi uczuciami i doświadczeniami tak bardzo, że zaczynają wierzyć, że to jedyna rzeczywistość. Są chwile, kiedy potrzebujesz dystansu, aby zyskać perspektywę i zrozumieć swoje okoliczności z bardziej neutralnego punktu widzenia. Teraz jest jeden z takich momentów w Twoim życiu. To idealna pora, aby zacząć odkrywać. Zamiast rozważać tylko siebie, zastanów się, co musisz zrozumieć o warunkach, ludziach, kulturze i środowisku, z którymi jesteś teraz w kontakcie. Da ci to wielką radość. Iluminacja jest cudem, którego szukasz i rzeczywiście znajdujesz. Obserwator, czyli warto obserwować coś z innej perspektywy niż do tej pory. Być obiektywnym na jakieś sytuacje. No dobrze. A co mają do powiedzenia karty opiekuńcze dla Panny na kwiecień 2024 rok? Upadło mi wiele kart, aż cztery. No dobrze, skoro tyle wypadło, widocznie tyle powinno być. Refleksja. Jej oczy szeroko otwarte, ucz się cieszyć drobiazgami. Kolejna karta, przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem, kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Kolejna karta to przyjemność. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. No oczywiście, że tak. I cóż jeszcze? Ostatnia karta to szacunek dla samego siebie. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. No proszę, taki przekaz do Ciebie przychodzi, Panno. A teraz zobaczmy, co ma do powiedzenia Tarot w ogólnej energii. Później zobaczymy, co w miłości, w pracy, ok? Dobrze. Co tutaj u Panny w kwietniu 2024 roku będzie się działo?
No zobaczmy. Co od ciebie odchodzi w tym miesiącu? Co do ciebie przychodzi? Na co warto zwrócić uwagę? Co może zaszkodzić? Co może pomóc? Rada. Ogólna energia, znaczy nie, nie ogólna energia, a co od ciebie odchodzi? Wisielec. Wisielec, zobaczcie, obserwator. Warto zaobserwować jakieś sytuacje z innej perspektywy. Być może już jesteś w takiej energii. Obserwujesz coś, obserwowałeś. Zobaczmy, o co chodzi. Jakiś zastój był. Kurczę, no i znowu mamy wisielca. Cóż ta energia tak nie chce ruszyć? Myślę, że tutaj był czas na to, by przeanalizować coś, sprawdzić. W międzyczasie tworzysz jakieś pomysły na coś, coś nowego. To taki czas na refleksję, na przeanalizowanie, znalezienia złotego środka na coś. Taki znalezienie sposobu na to, by te marzenia się spełniały. Masz swoje pragnienia. Ale to był czas na to, żeby skrupulatnie przemyśleć to, czego tak naprawdę pragnie i jak do tej sytuacji podejść. Bo jest też no, ta gwiazda. Myślę, że ta sytuacja była dla ciebie, panno, jakby, myślę, że intuicja ci podpowiedziała. Powiedziała, co masz robić, by osiągnąć to, czego pragniesz. Czułeś, że no nic się nie dzieje, że nic nie jesteś w stanie zrobić, dokonać, więc byłeś niejako zmuszony, by zatrzymać się w miejscu. Co przed tobą? Przyjdzie propozycja. Co przed tobą? Czego ta propozycja dotyczy? Król mieczy. Dziesiątka mieczy, trójka buław. No proszę. Albo ty wychodzisz do kogoś z jakąś propozycją, albo ktoś do ciebie. Chodzi konkretnie o jakiś coś będzie się opierało na dokumentach, na podpisaniu czegoś, co spowoduje, że zakończy się ten etap w twoim życiu, może ten zastój, ale będziesz mógł rozpocząć coś nowego. Nie wiem, czy tutaj chodzi o nową pracę, czy może nowy związek, może się rozwodzisz, może w kwietniu masz sprawę rozwodową, nie mam pojęcia, ale w
Albo zakładasz nową firmę. No nie wiem, coś tutaj przychodzi, coś opartego o dokumenty, co pozwoli ci jakby, co otwiera ci nową drogę na coś. Trójce była, no są te nowe perspektywy. Część z was może wyjechać za granicę, część z was może się przeprowadzać po prostu z jednego miejsca, z miasta do drugiego miasta, może z miasta na wieś. No każdy z was ma inne przecież marzenia i co innego pragnie, więc coś tutaj rusza z miejsca. Na co powinieneś, czy powinnaś zwrócić uwagę na dwójkę mieczy, czyli to swoje wnętrze. To, czego tak naprawdę pragniesz, jest, wiesz, głowa jedno, rozum drugie i to takie, wiesz, nie potrafiłeś, czy nie potrafisz może jeszcze dojść do tego, co i jak zrobić, żeby te marzenia się spełniały, żeby było jak najlepiej dla ciebie. No, dwójka mieczy. Na co zwrócić uwagę? Arcykapłan. Paź buław. Król buław. Dla części z was może chodzić o rodzinę. Zwróć uwagę na partnera, partnerkę, na dziecko czy dzieci w rodzinie. Zwróć uwagę na, no, na te emocje, na to, co się wydarzy, kiedy na przykład się rozwiedziesz. Może nie o to chodzi. Może chodzi ci o to, że dopiero kogoś poznajesz, tak? I to dla ciebie jest coś nowego. Może masz wybór pomiędzy jednym mężczyzną a drugim. Już tutaj nie będę konkretnie mówiła o znakach, tylko o sytuacji. Czy dwie różne kobiety? No naprawdę, tutaj jest ten wybór. Co może ci zaszkodzić? Mak, czyli działanie. Działanie, takie naginanie rzeczywistości pod siebie. Troszkę też oszustwo. Takie, żeby coś zrealizować za wszelką cenę, tak jak tego pragnę. Jesteś osobą, która ma wszelkie narzędzia, by je wykorzystać. Ale to nie jest dobry moment w tym momencie, w kwietniu. Coś mi się wydaje. To może ci zaszkodzić. Królowa buław. As buław. Ósemka buław. Słuchajcie, no to wygląda na taki, wiecie, intymny kontakt. Z kimś z trykonu ognia. Baran, lew, strzelec, chociaż niekoniecznie. To jest nowy początek w asie buław i ta ósemka buław, czyli to jest takie, wiecie, intensywne rozmowy poprzez komunikatory, poprzez telefon czy e-mail. Taka manipulacja kimś. To może ci zaszkodzić. Ten pośpiech może ci zaszkodzić. A co może pomóc? A z mieczy może pomóc. Myślę, że prawda.
Myślę, że odcięcie tego, co ci nie służy, pomoże rozmowa z kimś tutaj. Która zapoczątkuje coś. Aha. Dwójka buław, as mieczy. Czwórka mieczy. Czyli co ci może pomóc? Takie wycofanie się z jakiejś sytuacji, przeanalizowanie czegoś. Pomoże ci rozmowa, odpoczynek, po rozmowie, być może po bardzo ciężkiej rozmowie. Więc tak bym to widziała. Jaka jest rada? Szóstka wieczy. Zostaw te czarne chmury ze sobą i pójdź naprzód. Karta mówi o przeprowadzkach, ta karta mówi o tym, no, o przemieszczaniu się, być może przepłynięciu przez morza, oceany, zmiana w ogóle klimatu, zamieszkanie gdzieś w zupełnie innym krańcu świata. Zmień swoje życie tak, jak tego pragniesz. Pomyśl o tym. Cesarzowa. Pustelnik. Być może byłeś żoną, być może. Byłaś żoną, byłeś mężem. Może miałeś czy miałaś firmę. Być może byłeś szanowaną osobą, czy byłaś. Odwracaj się sobie tę energię pod siebie, ale czułaś się, czy czułeś samotny. Masz szansę. Zostawić te negatywne emocje za sobą w tym miesiącu. Może nawet nie wierzysz w to, że może coś się ułożyć w twoim życiu w zupełnie inny sposób niż do tej pory, ale tutaj Tarot nawołuje, byś wykorzystał szansę, która przed tobą stoi, bo no, ten cel już jest bardzo, bardzo blisko ciebie, panienko. Więc nie rezygnuj z marzeń, powiedziała. Okej, zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia. Dla Was na miesiąc kwiecień 2024 rok. Oczywiście to jest czytanie ogólne. Za chwilkę przejdziemy do miłości, a tymczasem kompromis. Kompromis. Jeszcze jedną kartę chciałam wziąć, więc to zrobię. Jesteś gotów na kompromis. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o ogólną energię. Teraz zobaczymy, co w miłości. U panny. Dobra, zobaczmy teraz, co w miłości u Ciebie, Paniego, na kwiecień 2024 rok. Co u Ciebie w miłości?
piątka w buław się pokazuje, więc nie za wesoło. Król buław. Ojejku. Dobrze, co od ciebie odchodzi, jeśli chodzi o miłość? Co do ciebie przychodzi w kwietniu? Na co warto zwrócić uwagę? Co może zaszkodzić? Co może pomóc? Rada. Co od ciebie odchodzi? Zmęczenie jakimiś sytuacjami. Być może brałaś, czy brałeś za dużo na swoje barki. Może chodzi o emocje, może po prostu o porządki w domu. Wiecie. Będziesz wiedzieć, o co chodzi. Dziesiątka buław. Dlaczego dziesiątka buław? Co odchodzi? I znowu dziesiątka była. Oj, byliście przeciążeni w jakichś sytuacjach. I to mocno. Giermek denarów. Czyli takie jestem zmęczony, czy zmęczona czymś. Może dawałaś się wykorzystywać, czy dawałeś. Powiedziałeś dość. Powiedziałaś i takie na spokojnie, tutaj już przychodzą nowe pomysły do ciebie. Ale też jest tęsknota za czymś, czy za kimś. Tak poczułam, jakby część z was odeszła od relacji, w której była. I teraz jest ta tęsknota. Jest ta tęsknota, ale też no, może miałeś no, pociechy w domu. To jest takie właśnie jesteś odwrócona, czy odwrócony od sytuacji, które cię męczyły. Ale i tak tęsknisz za kimś. To tak jakbyś był, czy była zmuszona, czy zmuszony po prostu się wyprowadzić dla własnego dobra. Bo już tego obciążenia nie wytrzymywałeś, czy nie wytrzymywałaś. Co przed tobą? Dziesiątka mieczy. Czyli no jeden cykl kończy się i kolejny zaczyna. Tutaj były te zranienia, no, tylko będziesz ty wiedział, co spowodowało, że chcesz rozpocząć no, coś nowego w swoim życiu. Możliwe rzeczywiście, że się przeprowadzasz, wyjeżdżasz gdzieś. Właściwie zmieniasz środowisko. No. Król denarów. Sprawiedliwość. Dziesiątka mieczy. No. To ewidentnie wygląda, jakby się ktoś rozwodził. Rozchodził. I to powoduje, no, że zaczynasz swoje życie jakby na nowo budować. No już takie, wiecie, gorzej już być nie może, nie mogę dać się już wykorzystywać. Odchodzę. No. Ty nie musisz być w związku. Tu chodzi o jakąś sytuację ogólnie.
jeśli chodzi o miłość. Więc możesz być równie dobrze singlem, który ma dosyć tego osamotnienia, albo wykorzystuje cię ktoś, kto już jest w związku, a ty jeszcze nie. I może oczekujesz, że ktoś tutaj się rozwodzi, ale się nie możesz doczekać. Więc tutaj są różne historie. Na co warto zwrócić uwagę? Królowa denarów. Mamy tutaj króla denarów i królową denarów. Więc to jest trygon ziemi. Wasz trygon. Zwróć uwagę na kłótnie. Na to, że praktycznie tych emocji u was już nie ma. Że warto się przeprosić. Chociaż kurczę. No nic się nie dzieje. Totalnie nic się nie dzieje. W tej czwórce denarów. Zwróć uwagę na swoje emocje. Warto porozmawiać tutaj, jeżeli się pokłóciliście. Przeanalizować coś. Co może zaszkodzić? Wieża, czyli to rozstanie. Że coś runie, tak? Nagle. Z jakiegoś powodu. Zobaczmy, o co chodzi. Co może zaszkodzić? Co może zaszkodzić? Co może zaszkodzić? Ja mam wrażenie, że jeżeli jesteś z kimś, gdzie już czujesz się przeciążony, przyjmiesz propozycję spotkania z kimś innym, może dojść do zdrady, ta sytuacja się wyleje, że tak powiem, wyda. No i runie ten cały świat, twój dotychczasowy. Może tutaj coś zaszkodzić. Właśnie pod tym kątem. Co może pomóc? Co może pomóc? Co może pomóc? No wiesz, może ci pomóc to, że tak naprawdę zostawić to, co cię przeciążyło i zacząć, no i zacznij budować coś nowego, idź nową drogą, zacznij. Tutaj jest ten buław, który mówi o nowym początku. Nowym początku, nowej drodze, że coś robię w zgodzie z sobą, tak? Rozmawiam z kimś przez internet. Zaczynam jakby angażować się w tą relację, tak? Zakochuję się. Te motyle w brzuchu latają, zaczynają latać. To pomaga ci zapomnieć jakby o tym, co było. Masz w sobie siłę, by pokonać te swoje, ten ból, w którym no być może i jesteś, czy byłeś do tej pory. Jaka jest rada? Kieruj się swoją intuicją. Bądź tajemniczy dla innych. Nie pokazuj
siebie takim, jakim jesteś od razu. Jak to kapłanka. Kapłanka to tajemnica. To właśnie zostawianie czegoś dla siebie. Bądź powiernikiem, powierniczką. Trójka kielichów. Rycerz buław. I as mieczy. Wiesz, jeżeli poznasz kogoś na imprezie, właściwie tarot mówi, spotykaj się z innymi, baw się, zapraszaj przyjaciół do siebie, przyjmuj zaproszenia, doceniaj tych ludzi wokół siebie, których masz. Ten rycerz buław, słuchajcie, może wkraść się w twoje życie, czy niezależnie, czy będzie to kobieta, czy mężczyzna. Może to być młodsza osoba od ciebie albo w twoim wieku. Ale powiem ci tak, że po jakiejś rozmowie, po kontakcie z tą osobą opadną różowe okulary, więc nie będzie się wydawała ta osoba tak atrakcyjna jak na początku. Ale ujrzysz prawdziwe oblicze tej osoby. No i od ciebie będzie zależało, czy będzie ci pasowała ta osoba do kontaktu, czy też nie. No dobrze. Co mają aniołki do powiedzenia, jeśli chodzi o miłość? Dla osób spod znaku panny. No, zobaczmy. Romans. Romans. Aż mnie kusi kolejną zobaczyć kartę, wiecie? Nie zawsze to robię. Ale tutaj, no. Klarowna komunikacja. Zobaczcie. No dobrze. Czyli no, nie obędzie się bez rozmowy, bez takiej szczerej rozmowy, słuchajcie. Nie chodzi tutaj o czarowanie. Dobra, teraz zobaczymy, co w pracy, ok? Zobaczmy, co tutaj w pracy będzie się działo u panny. Dobra, zaczynamy. Co w pracy w kwietniu 2024 roku? U panny. U osób spod znaku panny. No już, kurczę, te karty. As kielichów odwrócone. No nie za fajne towarzystwo. Niezbyt szczere. No, zobaczmy. Co od ciebie odchodzi, jeśli chodzi o pracę? Co do ciebie przychodzi? Na co warto zwrócić uwagę? Co może zaszkodzić? Co może pomóc? Rada.
Co od ciebie odchodzi? Śmierć. Jeśli chodzi o pracę. Być może zmieniłeś pracę, co? Jakiś. No, jeden cykl się kończy, kolejny zaczyna. I tutaj wychodzi ta śmierć. Więc ewidentnie coś się zakończyło. Nie wiem, część z was poszła na emeryturę, część zmieniła pracę. Firmę, w której pracuję, być może dostałeś awans, być może jeszcze ktoś po prostu się zwolnił i zaczyna tworzyć własną firmę na własnych zasadach. No, zobaczymy. Śmierć, śmierć, o co chodzi? Albo zostałeś zwolniony? Jesteś zmuszony myśleć na nowo o czymś tutaj. No i tak to wychodzi, kurczę. Nagły koniec czegoś, jakiejś sytuacji w pracy, jeśli chodzi o pracę, ale tutaj mamy to słońce, czyli jesteś w stanie realizować coś. Nie ma tego złego, co by się na dobre nie wyszło. Ty możesz jeszcze nie widzieć tych możliwości, które do ciebie przychodzą. Bynajmniej tak było do tej pory. Być może to był czas na to, by zaobserwować rynek pracy. Nie wiem. Spojrzeć w głąb siebie. Czas na to, by przeanalizować to, czego tak naprawdę pragnę, tak? Co do ciebie przychodzi, księżyc? Co do ciebie przychodzi? Co do ciebie przychodzi? Księżyc to, słuchajcie, sny, to intuicja, to również jakaś tajemnica. Być może coś odkryjesz. To również podpisanie umów. No. Rycerz. Boże, co ja mówię. Siódemka była. Czwórka była. Dziesiątka denarów. Tutaj widzę nowe możliwości i to bardzo dobre przed Tobą, Panno. Być może praca w domu, być może praca u kogoś w domu. Bardzo ważne będzie dla Ciebie to, jak Ty się będziesz czuł w tej pracy. Będziesz uzgadniał warunki tej pracy. Może rzeczywiście będziesz podpisywać umowę w kwietniu na coś nowego. No, dziesiątka denarów to jest nieoczekiwany dochód. Tutaj te pieniądze do ciebie przychodzą w kwietniu. Na co warto zwrócić uwagę? Siódemka była. Siódemka była. Zwróć uwagę na to, czego tak naprawdę chcesz. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy, to przemyśl swoje warunki. Byś nie dał sobie jakby, no by ten pracodawca, dajmy na to, no nie wykorzystywał cię jakby w tej pracy, tak? Więc tutaj musisz konkretnie dobrze przeczytać umowę, mieć swoje uwagi na coś i się z nimi podzielić, tak? Dziewiątka kielichów. Piątka mieczy. Zwróć uwagę na to, że możesz zostać oszukany.
Mak. Słuchajcie, mi tutaj przychodzi do głowy taka historia, gdzie mamy tutaj też tą czwórkę buław, która mówi o, no, o imprezach również, tak? O domu. Możesz zostać zaproszony do kogoś i może zaproponować ci pracę, ale uważaj i być może nawet podpisanie umowy. Ale ja tutaj widzę, no, że ktoś tutaj będzie chciał cię wykorzystać. Piątka mieczy to jest takie, wiesz, tak jak na tej karcie. Możesz być tą ćmą, która wlatuje wprost na ostrze. Ktoś może manipulować tobą podczas jakiejś imprezy, podczas jakiegoś spotkania. Wiesz, no tutaj może lać się ten alkoholu, może coś takiego być wykorzystane przeciwko tobie. Więc uważaj na takie sytuacje. Ktoś będzie chciał manipulować. Dobra, co może ci zaszkodzić? Co może ci zaszkodzić? Ósemka buław. Co może ci zaszkodzić? Pośpiech. Ósemka buław to naprawdę karta mówiąca o intensywnych rozmowach. Może będziesz chciał szybko coś załatwić. A może tutaj zaszkodzić. A, jeszcze inaczej. Może zaszkodzić ci w tych rozmowach jakaś sytuacja niezależna od ciebie. Coś może spowolnić te negocjacje. A co może pomóc? Rydwan. Rydwan, słuchajcie, no to czyli może pomóc to, że spotkasz się z kimś, pojedziesz do kogoś, czy ktoś przyjedzie do ciebie. No, kwestia samochodu. Co może ci pomóc? Królowa buław. Trójka kielichów. Królowa mieczy. Dwie kobiety. Co może ci pomóc? Myślę, że spotkanie towarzyskie, gdzie tutaj będzie ktoś z trygona. Ja już nie mówię, że to kobiety, słuchajcie, no bo to są ogólne czytania. Ktoś z trygonu powietrza, czyli taki ktoś, kto lubi dużo mówić, który praktycznie się nie bawi, ale lubi zajmować towarzystwo rozmową. Nosi maskę na twarzy. To będzie ktoś z trygonu powietrza. Bliźnięta, waga, wodnik. I ktoś z trygonu ognia. Byk, panna, baran, lew, strzelec. Tak, baran, lew, strzelec. To jest ktoś z kolei, kto lubi się bawić, kto błyszczy w towarzystwie, kto przyciąga innych do siebie. Wiecie, o czym mówię? Opisałam wam charaktery. Jestem ciekawa, czy rzeczywiście tak będzie. Osób, które będą miały wpływ na to spotkanie, na ciebie. Co może ci pomóc? Czyli spotkanie, przyjazd w określone miejsce.
Teraz nie wiem, czy ty będziesz zapraszać kogoś, czy ktoś będzie zapraszał ciebie. Jaka jest rada? Dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów to jest, słuchaj, zrób coś dla siebie. Zrób coś dla siebie. Spędź czas tak, jak lubisz. Nie spiesz się z decyzją. Przemyśl propozycję, jeśli taka do ciebie przyjdzie. Kurczę, sytuacja karmiczna. Coś się zawali. No, powiem ci, panno, że tutaj rzeczywiście, no, zawali się to, co, ten świat, w którym jesteś teraz. I tylko będziesz wiedziała ty, czy będziesz wiedział, w jakiej jesteś sytuacji. Czy jesteś tym szefem, czy chodzi o jakiegoś szefa, czy po prostu chodzi o to, by być silnym, jak ten cesarz. Weź swoje życie we własne ręce i zacznij działać. Ale wcześniej przemyśl, czego tak naprawdę pragniesz. Tutaj mamy tą kartę karmiczną. Sądu ostatecznego, więc tutaj przyjdzie podpisywać się umowę. To, co zrobisz teraz, będzie miało wpływ na twoje dalsze życie. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla panny. Co mają aniołki do powiedzenia dla panny? Bądź asertywny, proszę. Dobrze, kochani, i tym akcentem kończę to czytanie. Mam nadzieję, że pomogłam wam w jakimś stopniu, chociaż malutkim. Trzymajcie się, do następnego razu.